Cześć, manko, z tej strony Jurajski Staś. Witam was w trzecim odcinku ze serii Minecraft na wypasie. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku była muzyka z Deep Slate. Tak, tak, tak. Pewnie bardzo wam się podobała, tak myślę. Ale pozwolę wam odsłuchać jej jeszcze. Co? Podobało wam się? Mi się bardzo podobało. Tylko teraz będzie najgorsze to odkopywanie. Deep Slate jest bardziej odporny na wykopywanie chyba niż cobblestone. No patrzcie, jak ja go długo kopię żelaznym kilofem. No coś tu musi być nie tak. Coś tu musi być nie tak, albo po prostu ten Deep Slate ma taką wytrzymałość wielką. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu będą drzwi. Okej. Więc pierwsze co zrobię, to przenoszę sobie crafting. No, crafting. O, tutaj będzie crafting. Tu na razie też nic nie ma ciekawego. Oprócz diamentów oczywiście, oprócz diamentów. Nie będę mówił... O kurczę, już miałem tą skrzynię. Okej, dobra, jest skrzynia. Na razie nie będę robił osobnego pomieszczenia takiego, które miałoby być oczywiście magazynem. Nie, 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 to co nie, to co nie, tu titu city buty, nie. Nie, 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 po prostu nie będę tego robił. Tak sobie stwierdziłem. Po co mam to w ogóle robić? O! Słońce zachodzi. Proszę państwa, szykujemy się do spania. Łóżeczko, o tak, łóżeczko będzie tutaj. Jeszcze idę tylko na jedną ważną misję. Musimy zebrać kwiatek w kolorze niebieskim. Kwiatek koloru niebieskiego raczej powinienem powiedzieć. O kurcze, o kurcze, o kurcze, zombiak. Szybko, szybko. Nie jestem przygotowany na takie ataki. Szybko. O, udało się. Kolejna noc. Przespana. Okej, 10 sztabek żelaza. No, nie jest to jakieś pokaźne. Pokaźna ilość, ale jest. Dobra, zginęł. Zginął, zginął. Chciałbym w tym odcinku pójść do Netheru, tak jak wspomniałem. Znaczy jeszcze. O! Mamy kartofla. Kartofelek. Krzyknął Felek. A więc kartofel będzie na farmę. Jak ja to tutaj zbuduję? Może wam się nie będzie za bardzo podobał ten domek, ale... Ale no to trudno już. Mi się na pewno będzie podobał, przynajmniej w jakimś małym stopniu. Chyba. Tam postawiłem Deep Slate, mój kosztowny Deep Slate. Bardzo rzadki Deep Slate. Tak być nie może. Chyba zaraz popłyniemy nad morze. Żartuję, po prostu tak mówię, żeby się rymowało coś. Rymowane słowa są... No są, po prostu są. Dobrze, więc co mieliśmy zrobić? Tak, piasek, ja muszę pozbierać piasek. Piasek się... O, coś już zrobię sobie te buty. Chociaż nie wiem, czy je zakładać. Raczej... Albo dobra, założę je. Co mi szkodzi? Przyda się jeszcze jedna skrzynia, żeby zrobić podwójną. Okej. Mamy podwójną skrzynię i tutaj schowamy te rzeczy. Tak, nie, dobra, to wezmę. Łopatę się zrobi. Kamienną. Ciekawe, czy z Deep Slate też się da robić. Chyba tak. To jest
Tu mamy już trzy odpowiedniki cobblestone'a. Tak naprawdę. Mamy... O, żelazo. Mamy... Czernit. To jest odpowiednik cobblestone'a netherowy. I teraz mamy jeszcze Deep Slate. No wiecie, że Deep Slate kiedyś na początku, chyba w pierwszym snapshocie do Minecrafta, jak go dodali, no to się nie nazywał Deep Slate, tylko jakoś inaczej, nie pamiętam teraz, musiałbym sobie przypomnieć albo gdzieś poszukać. Ale wiem, że na pewno się nazywał inaczej. Tylko jak? Grimstone, tak. Deep Slate się kiedyś nazywał Grimstone. Widzicie taki świeży bloczek? Nowość Minecraftowa, a jednak jeszcze miał za sobą pewną historię. Ten słup mi się podoba, naprawdę. A to jest miedź. Patrzcie, ile tutaj ciekawych rzeczy. No te dripstone'y na pewno... Szkoda, że... Dripstone'y na pewno zbiorę, ale szkoda, że nie ma na razie jeszcze możliwości farmienia ich. Farma dripstone, no to... Naprawdę by było coś fajnego. Okej, dobra, to zbieramy. No serio, tylko dwa bloki się zdążyły przetopić. Przepalarnia. Na razie nie będzie przepalarni żadnej. Okej. To już wszystko nie jeszcze, dobra. Mamy jeszcze węgiel drzewny. A więc tak. Ja może... się przejdę, albo nie, nigdzie się nie przejdę, zaczekam tu, chyba że chcecie taką wyprawę, no, tylko że ona by się w nocy bardziej udała, albo wiecie co, idę do wioski, wrócę tu za niedługo, zobaczymy co się tam pojawi w tej wiosce. O, krówki się przydadzą, no jakiś element. Wow. Jestem ciekawy, czy w Bedrock Edition się już aksolotle pojawiają naturalnie. Chyba jeszcze nie. Chyba aksolotle jeszcze nie. Ale dobra, wypływamy. Oj, nie. O kurcze. O, krówka. Jeszcze krowy nie zabiłem. Krowa pierwsza zabita na tym świecie. Znaczy pierwsza krowa zabita. Nie jako pierwszy mob, który został zabity. Tylko pierwsza krowa. Zabita. W sensie, że pierwszy raz zabiłem moba takiego. O nazwie K. Czyli krowa. Ciekawe co to jest Deep Slate w ogóle po angielsku. Mi się coś tak... Nie, no to na pewno jest źle, co ja sobie tak myślę. Ale mi się tak kojarzy, że to może być jakaś głęboka płyta. No ja wiem, że to na pewno nie ma takiego tłumaczenia. Nie ma takiego tłumaczenia na 100%. Nie, ja nie mogę patrzeć na tą trzcinę cukrową. Wsadziłbym tu sobie swoją paczkę tekstur. Naprawdę mam... Sam zrobiłem. No więc chyba... O! Dobra. Fajnie, że tutaj... Co to, pusta wioska? Halo? Panowie? Siodło się przyda. Nasiona też wezmę. Ale o co tu chodzi? Czemu tu nie ma żadnego wieśniaka? Dobra, mamy chlebek. Czemu tu nie ma wieśniaka żadnego? To mnie naprawdę ciekawi. Co tu się stało z tą wioską? Może ta wioska ma jeszcze jakiś tutaj... O, z tyłu kowalski. Ej, patrzcie, tylko to nie widziałem. To jest taki jakby lekko niebieskawy piksel na tym młocie. Ale to ja sobie wezmę. Mi się przyda. Wiem, że na pewno będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, aż będę miał meteorytowe rzeczy. Co? Trawa się rozwaliła. Wystraszyła się. Piec chutniczy. O, to mi się podoba ten wzorek. Ale nie będę go brał, bo to jest pojedynczy wzór. Na 100% wezmę sobie... o, skóra jest. Na 100%... O, to wezmę.
Dobra. 100% wezmę sobie. Co to tam było? Pszenicę, ale to nie dzisiaj chyba. No, raczej nie dzisiaj. O, kolejny taki blok fajny. Co my tu mamy? Chleb. No, na razie nie potrzebuję pszenicy. Jak widzicie, mamy dużo chleba. Ja na pewno będę chciał zrobić jakąś farmę krówek. No, krówek tak sobie myślę. Albo owiec, chociaż nie wiem, co to za różnica. Pełna by się przydała, ale skóra też z jednej strony. Jest! Nie mówcie, nie mówcie, nie, naprawdę. Jeden wieśniak, wiosce i to jeszcze głupek. Naprawdę? Co to jest tu? No, to się przyda. Albo nie, nie będę brał. Jak będę coś chciał odczarować, to tu przyjdę. Chociaż na pewno nie będę miał nic. O, jest crafting table. Nie wiedziałem, że craftingi są tutaj w ogóle. Okej. O, dużo zrobiłem. Ale co, ja chciałem motykę. Motyka, motyka. Nie mam drewna. Trudno. Spadamy stąd, bo się noc robi. Nieciekawie będzie. Chodź tu. Czemu ja nie używam miecza żelaznego, tylko... Dobra, trzcina... Nie, fuj! Nie mogę patrzeć na tą trzcinę, naprawdę. Naprawdę. No, tak zrobiłem sobie sam taki teksturpak, chociaż... No w sumie nie jest jakiś super teksturpak. Zmieniony wygląd trzciny cukrowej. Tylko po prostu tam podmieniłem sobie barwę, kolor tego oto przedmiotu. I trzciny cukrowej jako blok też zmieniłem. Już jest bardziej zielone, takie piękne, po prostu piękne. Musielibyście sami zobaczyć, ale ja nie wiem, czy mogę z teksturpakami grać na Minecrafcie. O! Prawie przekapiliśmy. A tu takie pokaźne złoże węgla. Może tu pewnie w sobie myślicie, co to za jurański staś, mi się z węgla się cieszy. No ale węgiel... O! Mamy tu jeszcze jakieś zejście. Ale tam nie będę chyba schodził. Chyba, że diament... A, diamenty. No co ja sobie myślę? 60 kratka to jest. Ja bym diament chciał normalnie. Ale mam wymagania. No tutaj też sobie przyjdziemy, ale nie dzisiaj niestety. No muszę wędkę zrobić. Wędkę. Jak zrobię wędkę, no to wtedy oczywiście będziemy próbowali złowić rozdymkę. No wtedy już będziemy mogli mieć... No nie, nie będziemy mogli mieć. Jeszcze trzeba mieć płomienny proszek. Naprawdę, dobra, idę spać. Potem zrobię sobie drzwi. Dach na razie niepotrzebny. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, mamy. I drzwi. Okej. Drzwi może zrobię takie. Wiem, że to bardzo pomniejsza te pomieszczenie, ale no dawno tak nie miałem zbudowanego domu. Właśnie tak drzwi wstawionych. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio tak miałem. Odkąd pamiętam, to buduję takie drzwi. O, tu już ładniejsza trzcina. No ładnie. Dobra. A więc co my tu mamy? A, pewnie się zastanawiacie, jak ja chciałem iść do Netheru. Nie mam kilofa żelaznego, diamentowego nawet. No tak, chciałem zrobić taki trik z wiadrem. Taki trik z wiadrem, dzięki któremu... A, chodź tu. Chodź tu, nie pożałujesz. Dobra, chcę przez drzwi. No naprawdę. Czemu nie wyrzucił swojej zbroi? No, na pewno sobie przytupię wołowinę. Przypalę to wręcz, no. Upiekę. Tak się mówi poprawnie. Dobra.
Już mi szkła więcej nie pod... A, jeszcze nie wyłożyłem całego domu. Dobra, i mamy oszklony domek. Nie jest on cudowny, piękny, wow. Proszę państwa, ja nie mogę, ale piękny domek. Jeszcze nigdy w życiu takiego pięknego domu nie widziałem. Ja nie mogę po prostu. I jeszcze nad takim wejściem do jaskiń podwodnych. No kule bele, kto to widział takie rzeczy? No nie wiem, kto to widział. Zaś przegapiłem noc. Naprawdę. Znowu przegapiłem noc, bo patrzałem w swój nędzny koc. No nic. Chyba ten odcinek też już będziemy kończyć powolutku. Ale ja chcę jeszcze zabić sobie parę blue squidów. Przed zakończeniem odcinka. Chodź tu. Wiem, że to są piękne moby. Naprawdę piękne. No ale niestety. Chcę mieć świecące tabliczki, świecące ramki na przedmioty. Może kiedyś będą świecące banery. No bo był na Java Edition, na Java Edition Minecraft, był taki bug, że sztandary świeciły. Akurat chyba wtedy dodali jej świecące tabliczki i świecące ramki na przedmioty. A więc to może nie był aż taki bug, tylko jakaś taka mini zapowiedź. To jest projekt, który mi się wymknął przez przypadek Mojangowi, że będą świecące banery. To by mi się naprawdę podobało nawet. To by było piękne. Jeszcze banery świecące. Okej, dobra. Z tego co widzę, to nam tu prawie nic nie rośnie. Ale co my tu mamy? Dobra, już nic. Nic na ten odcinek, proszę państwa. Żegnam was w dzisiejszym odcinku. Wprawdzie jak oglądacie ten film, to już jest następna wersja beta, ale ja jestem taki normalnie podniecony, że tak powiem, tym nowym światem, że nie mogę wytrzymać. A więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!